Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfielda. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbiję też do linku w opisie. Rozwalmy jeszcze sobie kamerkę. Dobra, popatrzmy, czy tutaj coś jeszcze jest do zwiedzenia, do zebrania, do zabrania im. Jak już i tak z nimi walczyliśmy, ich wszystkich musieliśmy ubić, to sprawdźmy, czy ktoś nie stra w kiblu. Kurde. Ale to byłby achievement. Amunicja, jakieś tam duperele, granat, masło, fajnie masło trzymasz. Żaden was nie ma sejfu pod łóżkiem? Ty mnie, kobieto, musisz zawsze ograniczać. Oj, no się przesuń. Mam otwarty, dobra. No właśnie, nie mogę, nie wiedziałem, jak tu wejść. Teraz już wiem. Mocne flaszki macie. Ja nie potłukła od strzelenia w nią kulą. Dobra, wróćmy na statek. Nie, wracamy na ten, na powierzchnię właściwie. Okej, ja mam gdzieś tam iść teraz. Czekaj, czemu mi teraz pokazuje tu? Miasto Aquila, no właśnie. Podczas walki? Gdzie ja mam walkę? Ktoś się ze mną bije w tej chwili. Jakoś kurwa nie widzę tego zagrożenia. Ciekawe. Gdzie ta walka? Halo? No jaka walka do kurwy nędzy, no? Z nikim nie walczę przecież, gro! Teraz już mogę? Nie rozumiem tego totalnie, no ale niech im będzie. Niech im będzie, że... Jezu, znowu ma jakieś gówno dla mnie, które mi totalnie do niczego nie jest potrzebne. Już się kurde cieszę z tego powodu. Dobra, czy mogę coś sprzedać w sklepie? Nadal 0 golda. To nieźle. Nic nie mogę sprzedać, bo nie mają hajsu. Trzeba będzie chyba się przekimać gdzieś. Tak w ogóle to naprawdę gratulacje dla Bethesdy, że zrobili coś takiego, że w momencie, w którym przechodzimy przez jakieś tutaj drzwi, właśnie jest ekran wczytywania, to nam się nie resetuje zapisany stan jakby tlenu. To jest naprawdę wyczyn z ich strony. Hey there, deputy. How goes the hunt for the first? Good, good. If you ask me, I don't think they stand a chance. You're like an Ashta creeping silently through the high grass, waiting for your chance to pounce, and then BOOM! Down they'll go. So, did you get any more of those encrypted slates? Because, let me tell you, I am so close. Who, me? Doubt you? Not a chance, deputy. I knew you were a natural the moment I laid eyes on you. Oh, kurde. Poszalał. Trochę levela, trochę expo, trochę golda.
Pierwszy do walki, pierwszy do trumny. Udaj się do sali zabrań. Zebrań, zabrań. O, no, jestem tu już, kurwa, mogłem iść z buta. Ty, ale... A, bo to chyba w innym miejscu jest. Nie, no to samo, tylko że po prostu mnie wzięło i nie wysadziło przed, a z boku. I chyba nawet do tego samego budynku muszę iść. Co byłem przed chwilą. W ogóle przy takim czymś to powinno mi się cały czas uzupełniać to, nie? Wydolność. Zużyj cały dostępny tlen 100. I zużyłam go. Tylko to się nie aktualizuje cały czas. Raz znowu zużyłem, więc powinno być 32. Znowu zużyłem 33 i to powinno w ten sposób się zaliczyć. Byłoby to głupie, ale i logiczne. Prędzej grę ukończę, niż to zrobię. Hey, deputy. Cześć, cześć, siemanko. Też witam. Wiem, że gość sika pod ścianą. Not everyone gets to say they work at the Rock. Come in, deputy. Take a seat. This won't take long. While you've been in the field, we've had more reports about farmers being threatened and attacked. Unfortunately, some didn't survive. Not really, no. We can't be everywhere at once. Right now, our best hope to stop them is you. Set those thoughts aside. Right now, I need you to focus. How's your investigation proceeding? That's assuming he finds something useful. Otherwise, you'll be no better off than when you started. It must be very easy for you to sit back and criticize when we've been doing all of the field work. I've done my part. Besides, this is Ranger business, so why don't you keep your mouth shut? Let's move on. I asked the other Rangers to share their opinions of you, and there are some things I want to go over. We'll start with Ranger Callow in Hopetown. She was grateful for your timely arrival. And impressed you had the guts to take on those pirates. Nia says you were respectful with Ron Hope and didn't push too hard. That shows me you were listening when I said to go easy on him. I can understand that. He can be uncompromising, but he looks after his people. Let's continue. We've got a detailed report from Ranger Price about your recent visit to Neon. He said you took on a syndicate loan shark to help an informant. And you were right to do so. Helping people is our most important duty, even when you're conducting an investigation. You got results, and that's what matters most. Price was impressed by that. Said you really took the initiative. Ranger McMillan praised what she called your uncommon bravery and dedication. She said you took on the Red Mile so you could get a meeting with Marco Graziani. Sounds like you're starting to understand what it means to be a Free Star Ranger. So what happened with Marco? I doubt he gave you that slate out of the kindness of his heart. I suppose underestimating you was his last mistake. Damn. I thought if anyone could see reason, it'd be Marco. What about Maya Cruz? Her loyalty to Hull and the First Cavalry was stronger than most.
I guess I'd want the same thing if I were in her place. Excuse me, Marshall? Not now, Alex. We're in a meeting here. I know, but this is important. I've done it. I've cracked the encryption on the slates. Now, I don't know exactly where the First are headquartered, but there are references to a place called the Factory. The Factory? That was our nickname for the main facility where the mechs were manufactured. Under the terms of the peace treaty, they shut all the mech factories down right after the war. But they didn't destroy them. At least not all of them. Never saw it myself, but I know it's a large facility, mostly underground. If the First are occupying it, they'll probably have set up defensive positions throughout the complex. The facility was on Arcturus II. It could be a dead end, but if it's not, then you'd better be ready for a fight. Be careful, deputy. Spoko, damy radę. Na luzaczku. A w ogóle on się pytał, jeszcze jak ona się pytała o tego typa, co tam mi pomaga, o niego, to jeszcze okej, okay. Tą typiarę, co tam zostawiliśmy ją tam na piętrze, tam w takim bunkrze jakby, to jeszcze pamiętam, ale ten gość zadał pytanie o jakąś osobę, chyba pierwszą, którą w ogóle pytali, nie pamiętam totalnie, kim on był, nie? Więc po prostu tak jak mi sumienie podpowiedziało, to odpowiedziałem. Nie miałem bladego pojęcia, kim ten koleś był, o którego on pytał. To ci co chcą znowu. Kim wy kurwa jesteście, że się do mnie rzucacie? Jeszcze ktoś? Rozwaliłem ten mocniejszy, okej. Kurwa, jeszcze ktoś? A ten ma 40 w ogóle, what the fuck? A bo to jest ona, dobra. Dobra, shield dead. To my z nimi już walczymy. Ja mówię, że gdzieś muszę tam dolecieć czy coś. A... Dobra, jeszcze jakiś wypierdek z 14 levelem wlata. Ktoś tu próbuje porobić, ale... Dobra. Lądy przy fabryce mechów, okej. Okay. Mogę jeszcze tu pozbierać te rzeczy? Dobra. Okej. Trochę podlećmy. Jeszcze tutaj gdzieś coś jest w tą stronę.
Dobra. Map, znaczy questy, RK, wyląduj. Fabryka mechów. No dobrze. Będziemy teraz zwiedzać fabrykę mechów. Zobaczymy, co tam jest. Zbadaj fabrykę mechów kolektywu. O, a tu coś się odwaliło, że z pierwszej osoby ląduje. Wysiadamy. Fauna, flora i zasoby. Dobra, gdzie my mamy iść? Tam. No dobra. Zapiszmy. No i lecimy. Trochę zaminowane. Tak tylko delikatnie. I don't know about you, but I'd like to find out why this area was abandoned. Marshal Blake must be getting desperate sending a lone deputy out here. But I'll give credit where it's due. You're a hell of a pilot. If you came here seeking justice, it's waiting for you inside. Latareczka. Kurwa, ostatni jego skok w życiu. Co? Ostatni jego skok w życiu. Dobra, wziąłem przez przypadek już wszystko od niego. Wymaga klucza. Dobrze. Don't leave any of that behind. Nie, kurwa, jak nie zbieram wszystkiego, to mówi nie ten, żeby nie zostawiać rzeczy, a jak zbieram wszystko, to mówi, że się przeciążam i czy jest nam to potrzebne. No popierdoloniło mnie. Co ja wpadłem? Kuźwa wagonik. Fuck me. Wyrzuciłem coś, co było jakby dodane do... To miało, nie? Nie wiem, czemu ja tego użyłem w sumie, no ale... Niech będzie. A dobra, bo to jest pod dwójką i to się nie odznaczyło po prostu. Okej, czyli bronie, które tak czy inaczej gdzieś tam wyrzuciliśmy po drodze. To... One są jakby dalej w tym slocie przypisane, jak zbierzemy jakieś nowe. Czyli to już zostaje jakby na zawsze w ulubionych. I'm a man of action. I've got no use for lies. So when I tell you that you're being manipulated, you know I'm telling the truth. You think the Council of Governors really cares about anything but themselves? They're greedy and corrupt. You're a tool in the hands of the unworthy, just like I once was. I was loyal. I followed orders, and I led good men and women to their deaths. I'll carry the stain of that dishonor to my grave.
Spoko, byku, spoko. Spokój się, typie. Ty też. Będą mi tu strzelać. Chłopie, ja cię nie widzę z takiej odległości, a ty do mnie tu strzelasz. Ja pierdolę, ma rakietę. Zaczniesz coś robić, Saro. Ktoś kurwa z bazuki do nas nawalanie. Siema. Ja poważnie, tych niektórych gości to nie widać, nie? Gdzie ty jesteś, kurwa, z tą rakietnicą? Kurwa, ty, HP. Was wszystkich muszę wykończyć, tylko nie wszystkich was zlutuję, coś tak mi się wydaje. Siema. O, dobra, git, punkcik mamy. Od razu wydajemy sobie tutaj w celność. Na maksa. Rozwinięte git. Tu ktoś jeszcze gdzieś z prawej strony jest. Albo był. Chyba był jednak, dobra. Dalej, siema. Okej, no tam cały czas ktoś pieniędzy gdzieś niby w tamtą stronę, ale... Okej. Idziemy dalej. The first cavalry was the greatest fighting force the Freestar Collective has ever seen. At the Battle of Mira, the first cavalry was destroyed. Why? Because the generals got scared and asked for a truce. I've got no sympathy for cowards or for the people who put them in power. Tak jak się skidrał. If you're searching them, make it quick. Koń, robię to szybko.
Whatever you need. Potrzebuję, żebyś została moim tragarzem po raz kolejny. A, tylko kurwa, ty nie masz udźwigu już. No to lipa trochę. No, we don't talk. Trzeba będzie wziąć i koczyć do jakiegoś sklepu. Jednego, drugiego. Niby 5 expo, ale zawsze z broni nieautomatycznej dodajemy sobie jeden punkcik już, nie? Pokonanych. Co jest? Matko, nas nie gryzie. Jak się napatoczyła idealnie typiara. Pod celownik weszła. Coś pięknego. Czym jest dzik? To jest jakaś broń. Mhm. Żeś sfiniszował. O. O. Chyba się pośpieszyłem. Ciekawe, czy się uda otworzyć. Jak nie, no to będziemy cyfrychy musieli zmarnować. Mm-hmm. Nie wiem, jak to weszło, ale nie wskazywało to na te jakby dziury. No i mogę tylko zanurzyć. Żaden inny już nie pasuje. Dobra, wyjdźmy. Tak, no, mogę stracić ten jeden cyfrych, ale sobie teraz już zapiszę. Ten jest ok, żeby go użyć, dobra, i pojedynczy wtedy. Jest pojedynczy, jest. Okej. Dobra. Dobra. No i chuj dupa i kamieni kupa. Dobra. No niestety znowu nie pykło. A ja chcę tam się bardzo dostać. No i kurwa, znowu nie wejdzie, nie? Bo mam kilku użyć różnych. Mogę taki pojedynczym. Wtedy. Dobra, ja mam taki, żeby to zrobić na dwa. Nie mam takiego. Mogę mieć tak. Mogę mieć... Tak. Tak.
Kurwa, jak nie liczyć i tak muszę zrobić to na pojedynczych. Ja pierdolę, ej. Kurwa, ile ja tu kluczy zużyję. Dobra, zapisuję, teraz już będę wczytywał, bo to jest hit. To może być. Ten też może być. Wtedy mi powiedzcie, czy mam taki? Mam taki. No dobra, no to powiedzmy, że tak. Czwórka, trójka i podwójny. Nie mam takiego. Może inaczej da się ustawić. Nope. Tylko wchodzi w grę to ustawienie, a tego ustawienia jakieś inne też chodzi takie samo. Identyczne są. Tego ustawienie. To jest inne ustawienie. Brakuje zasięgu. Ja pierdzielę. Wchodzi w grę te, a jakoś inaczej jeszcze mogę go ustawić? A mogę jeszcze tak ustawić. Wtedy ten będzie pasował tu. Dobra. Mamy to. Przynajmniej ten poziom w sensie. Czy on taki, żeby tu wstawić? Nie mam takiego. Taki. A takiego szerokiego nie znajdę. Jak mi teraz... No nie mam jak. Kurwa, no nie wierzę w to. Dobra, wczytaję. I zrobimy to w kolejnym odcinku. No teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego popołudnia. Cześć.